Pan Tadeusz Kojandy, współczesny z muzeum, a pan Leszek Tałko, dyrektor ówczesnej Biblioteki Polskiej w Paryżu, mówi tak. Czy Kultus pamięta o Antonim Kwiatkowskim? I to zdanie, które wtedy powiedział, to jak gdyby ja cały czas o nim pamiętałam, o panu Talce, który zresztą później odwiedził Kultus. I zawsze jest tak, że czekamy w muzeum na jakąś okazję, prawda, no bo można zrobić wystawę, można z Muzeum Narodowego ściągnąć, prawda, obiekty, ale w ubiegłym roku udało się nam zakupić do naszych zbiorów obraz Nereidy, do Fila Kwiatkowskiego, Nereidy, później pokażę ten obraz na prezentacji, no i od razu mówimy, nie ma żadnych rocznic, robimy wystawę. To tak nawiasem, dlaczego też, prawda, jest ta wystawa i moja tutaj obecność dzisiaj u Państwa. Tak jak powiedziałam, Kwiatkowski urodził się w Kultusku, jest postacią dosyć dobrze, można powiedzieć, opracowaną. Jest monografia poświęcona Kwiatkowskiemu przez panią Rutynę Misar Aleksandrę. Jest opracowanie, jest jego monografia we Francji wydana w języku francuskim. We wszystkich słownikach, prawda, funkcjonuje, jest postać, w każdym książce o Chopinie czytamy o Teofilu Kwiatkowskim. I wszystkie informacje dotyczące jego rodziny, prawda, początków pojawienia się jego na tym świecie, to są związane z tym, że jest podane, prawda, imię matki Teresa, ojciec Kazimierz, urodził się w Kultusku. Ale mnie zawsze trafowało, jak już, prawda, jak zaczęliśmy myśleć o tej wystawie, to jest takie pytanie, skąd ten człowiek, prawda, z takiego małego Kultuska, prowincjonalnego miasteczka, co jego kształtowało? Tego nie było w żadnych z tych monografiach, tych opracowaniach. Zaczęliśmy szukać, przygotowując to naszą wystawę, zaczęliśmy szukać metryk. Matka Teofila Kwiatkowskiego z domu była światłowska, bo ojciec jego, Kazimierz, przybył jak gdyby do Kwiatkowska, żeby poślubić właśnie tą Teresę Światłowską. I jak mówię, jedynym źródłem dla nas były metryki. No i czytamy, prawda, Światłowscy występują metryki przy samym łacinie, pani Basia wie, należący do elit. Ten zapis tam się pojawia w tych metrykach elity mieszkaństwa kultuskiego. I dziadkowie właśnie Kwiatkowskiego to Salomea i Ignacy. Pierwsza rodzi się, najstarsza córka Teresa, która mi bardzo widać, prawda, ja to będę mówiła, Teresa to jest matka Kwiatkowskiego, ma rodzeństwo, ja bym chciała zwrócić uwagę na dwóch braci, Benedykt Paweł i Antoni, ja do nich później wrócę. No i tak jak powiedziałam, przyjeżdża, są to mieszkanie, przyjeżdża w 1791 roku, jest ślub w kaplicy Marii Magdaleny, Kultusku, Teresa wychodzi za mąż za szlachcica Kazimierza Kwiatkowskiego Hermury, który urodził się w ziemi grójeckiej i Teresa ma wtedy, matka Kwiatkowskiego ma 14 lat i wychodzi za mąż. Za 2 lata rodzi się pierwszy syn i tu jest tak, to tak się bardzo podoba, prawda? Najstarszy syn imię dziadka po mieczu. Drugi syn imię dziadka po kądzieli, czyli Adam, prawda, Ignacy, później jest Franciszek, później są dwie siostry Kwiatkowskiego, Agata, Katarzyna i Teresa, ja do tej Ewy jeszcze później wrócę. Jest nasz Teofil Antoni Kwiatkowski, jest jego brat Wincenty, co 2 lata młodszy, postać bardzo ważna, bo też późniejszy uczestnik powstania listopadowego. I mamy najmłodszy brat to Piotr Lewy. Przed 1926 roku umiera ojciec
Teofila Kwiatkowskiego. Najmłodszy syn ma mniej więcej 7 lat, czyli ta matka z tymi 90 dziećmi, prawda, zostaje. Wiemy już wtedy, że nasz Teofil chodzi do Wyższej Szkoły Wojewódzkiej. To były takie szkoły. Ja tak mówię, gdy myślimy o tej szkole, o tej szkole benedyktyńskiej, na bardzo wysokim poziomie. Ja tu z panią Basią, wcześniej z Basią rozmawialiśmy, najpierw było kolegium jezuickie w Pultusku, po konfiskacie kolegium zakonu jezuitów, do Pultuska przychodzą benedyktyni i oni budują nowy budynek szkoły. I właśnie to jest nasz Pultusk, to jest ta szkoła, do której chodził, uczęszczał Teofil Kwiatkowski ze swoim bratem też Wincentym. I tam wyszukaliśmy, że nauczycielem rysunku był Szczepan Barański, który na pewno już te talenty, prawda, naszego Teofila Kwiatkowskiego, że na pewno dostrzegł talenty malarskie. I tam wzięłam uwagę na dwóch braci matki, Benedykta Pawła i Antoniego. Jak umarł ojciec, została ta matka z dziewiątką tych dzieci, prawda? Ktoś musiał tych chłopców kształtować, wychowywać. Dwóch braci matki, właśnie ten Benedykt Paweł i Antoni, to byli oficerowie Wojska Polskiego z czasów kampanii napoleońskiej. I ten Benedykt Paweł zakończył swoją karierę w randze kapitana, majora, a młodszy Antoni w randze kapitana. I tak właśnie jak mówimy, dlaczego ta młodzież, prawda, tak postępowała. Ja mówię tutaj na podstawie Kwiatkowskiego, prawda, idą chłopcy do powstania. No tam była rodzina, to prawda, ktoś te wartości patriotyczne, to przekazywali na pewno ci prawda, wujowie. Bracia Teresy. I szkoła wojewódzka była 6-letnia, ale żeby zakończyć szkołę maturą powtarzało się jeszcze raz, gdyby uzupełniało się 6 klasę i po skończeniu tej 6 klasy, oczywiście wcześniej była szkoła elementarna, zostawało się już studentem Uniwersytetu Warszawskiego. I nasz Teofil Kwiatkowski wstąpił na oddział sztuk pięknych właśnie Uniwersytetu Warszawskiego w 1825 roku. Tam studiując, ucząc się malarstwa, również uczył się w Instytucie Pedagogicznym, prawda, to jak gdyby teraz byśmy powiedzieli, miał drugą specjalizację, że mógł być w razie czego, jak nie malarzem, to nauczycielem rysunku. Tu mamy Uniwersytet Warszawski z tych czasów. No i jest okres powstania warszawskiego. Tu Basia trochę powstania listopadowego. Basia właśnie mówiła, że jest w Twardakach, bierze udział w bitwie pod Wyszynką Drogowską, pod Zębem Wielkim i pod Ostrołęką. Teraz akurat mamy rodzinę bitwy pod Ostrołęką. Pod Ostrołęką, która też odbiorą muzeum z Ostrołęki. Po upadku powstania emigruje do Francji, tak jak te tysiące, prawda, uczestników powstania. Jest w obozie, tak można powiedzieć, w zakładzie, wtedy to się nazywało przejściowym dla uchodźców w Avignon. Tak jak powiedziałam, wyemigrował również ten brat Wincenty. Akurat tu informacji o nim za dużo nie mamy. Tam przebywa krótko, bo już pod koniec 1832 roku wyjeżdża do Paryża i tam zaczyna studiować u prywatnych malarzy malarstwo. Jeszcze może powiem, że jak ci chłopcy wyjechali, prawda, na emigrację, to oczywiście skonfiskowano cały majątek rodziny. Kwiatkowscy byli dosyć zamożni, posiadali browar, korzenie, kamienice w rynku, jakieś jeszcze inne nieruchomości. To wszystko oczywiście rodzinie zabrano. I tam oni zostali wyrzuceni na takie niełatwe losy, ci emigranci. Ja później, ja tak ogólnie mówię życiorys naszego dzisiejszego bohatera. Ja później będę do życiorysu wracała w listach, o których zaraz powiem. Tam oczywiście
pomaga i prawda, nawiązuje kontakty z familią Czartoryskich. Jakoś wiąże się z hotelem Rambert. I jak mówię, uczy się malarstwa, pracuje, żyje dzięki malarstwu i cóż dalej robi Kwiatkowski? Odbywa różne podróże po Francji, wystawia swoje prace w salonie paryskim dosyć wcześnie, bo w 1839 roku pierwszą taką miniaturę, portret wystawił. I nawiązuje kontakty z otoczeniem, prawda, z tymi ludźmi, którzy tworzą hotel Rambert, czy z familią Czartoryskich. To nie były takie łatwe też kontakty, ale